Dzisiaj bardzo proszę, aby gospodarz naszego miasta zabrał głos, później pan marszałek i później nasze koleżanki, a później nasz sekretarz klubu, nasz sekretarz, przepraszam, sztabu wyborczego Jakub Skiba zaprezentuje w takim telegraficznym skrócie nasze listy wyborcze w okręgach, tych 5 naszych okręgach. Nie zajmuję więcej czasu, dlatego że warunki mamy dzisiaj niezbyt sprzyjające. Bardzo proszę, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Szanowna pani poseł, panie wojewodo, ale przede wszystkim przyjaciele z lewicy na czele z fantastycznym, cudownym, jak zwykle pozytywnie nastawionym do rzeczywistości marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czerzastym. Tak, szanowni państwo, obecność pana marszałka na rzeszowskim rynku to zawsze jest dobry omen i to zawsze jest powiew optymizmu i właśnie tego pozytywnego podejścia. Dokładnie 3 lata temu, 15 marca, na tym rynku zapowiedzieliśmy wspólnie historyczne wydarzenie. Wtedy połączenie wszystkich prodemokratycznych sił ówczesnej opozycji, po raz pierwszy w historii właśnie zjednoczenie w Rzeszowie wokół kandydatury mojej na prezydenta. I dziś, po 3 latach, obecność pana marszałka na rzeszowskim rynku znów świadczy o tym, że dobro, czyli demokratyczne siły, czyli lewica, znów ma szansę odgrywać ogromną rolę w Polsce, także tej Polsce samorządowej i także tej Polsce podkarpackiej. Ja jak zwykle będę zawsze dziękował za ten wtedy gest, za tą mądrość i za te kolejne mądrości, które pozwoliły nam, samorządowcom, cieszyć się koalicją 15 października, cieszyć się waszym wsparciem i znów odżyć nadzieją, że samorząd w Polsce znów zostanie przywrócony do odpowiedniej roli. Chciałbym również bardzo serdecznie podziękować panu marszałkowi, wszystkim przyjaciołom z lewicy za wsparcie w tych wyborach na prezydenta miasta Rzeszowa. Od was dostałem to wsparcie jako pierwszych i bardzo za to dziękuję. Są na listach do Rady Miasta również kandydaci lewicy, więc wszystkich sympatyków lewicy zachęcam do tego, żeby ich odnaleźć i na nich głosować. A ja za to wsparcie, za ten dobry omen jak zwykle bardzo serdecznie dziękuję. Proszę bardzo, pan marszałek. Dzień dobry. Proszę państwa, witam na słonecznym Podkarpaciu. Tak się umówiłem dzisiaj, że za chwilę przestanie padać. Drogi prezydencie, bo od tego zacznę. Popieramy twoją kandydaturę na prezydenta Rzeszowa. Zrobiliśmy to 3 lata temu i powiem szczerze, z perspektywy czasu to była jedna z najmądrzejszych decyzji, jakie w życiu podjęliśmy politycznym. Cieszę się, że w tym współuczestniczyłem. Czasami podejmuję głupie decyzje, czasami mądre. Ta decyzja akurat należy do tej drugiej grupy, czyli do mądrych decyzji. Chcę powiedzieć, że poparcie dla ciebie, drogi Konradzie, to jest poparcie całej lewicy, czyli Partii Razem i PPS-u i Unii Pracy, jednym słowem całego bloku polskiej lewicy. To jedna sprawa. Druga sprawa w sprawie wyborów, chciałem powiedzieć państwu tak. Odbyliśmy dzisiaj spotkanie z panią wicewojewodą. Z panią wojewodą, przepraszam. Mamy dane, mamy badania, mamy informacje na temat tego, jak się może na Podkarpaciu zdarzyć. I chcę jasno powiedzieć na tym zapłakanym rynku, zapłakanym, bo jeszcze Podkarpaciem rządzi PiS, że będzie decyzja o tym, czy będzie rządziła Podkarpaciem koalicja w tej chwili rządowa, czy PiS, ta decyzja będzie opierała się na podstawie jednego bądź dwóch mandatów. Powiem państwu więcej. To będzie jeden bądź dwa mandaty lewicy. Dlatego zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkanek i mieszkańców Podkarpacia. Głosujcie na lewicę. To jest ten mandat, który może przeważyć, a ja wierzę, że przeważy, tak jak 3 lata temu wierzyłem w prezydenta, który został prezydentem, że przeważy i siły demokratyczne na Podkarpaciu zaczną rządzić. Następna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to o
moja wiara bierze się stąd, że jest dobra współpraca na poziomie rządowym ze wszystkimi czterema siłami. Nie przypadkiem zacznę od Szymona Hołowni poprzez Władka Kosiniaka-Kamysza i premiera Donalda Tuska. Dobrze nam się współpracuje. Mamy różne zdania w różnych sprawach, ale wiemy jedną rzecz. Mamy odpowiedzialność za kraj, mamy odpowiedzialność za Polskę i żadne różnice nie podzielą nas tak, żeby ta koalicja była zagrożona. Mówię tak dlatego, że nawet jeżeli mamy różne zdanie w sprawie praw kobiet, o czym będzie mówiła posłanka Dorota Olko, to ja z kolei w imieniu tej koalicji mówię, będziemy się kłócili, będziemy się sprzeczali. Czasami może nawet padnie słowo tak ostre, że Polska się zatrzęsie, ale koalicji to nie zaszkodzi. I ostatnia sprawa, o której chciałem powiedzieć. Wyobraźcie sobie Państwo, co by było, gdyby Polski nie było w NATO. Co by było, gdyby Aleksander Kwaśniewski 25 lat temu, a rocznica będzie jutro, nie podpisałby paktu natowskiego i gdybyśmy do NATO nie weszli. W tym miejscu to mówię, gdzie Podkarpacie graniczy z Ukrainą, gdzie na Ukrainie jest wojna, gdzie mamy problemy wszyscy po kolei związane z tą wojną, ale nie problemy przez Ukrainę, tylko problemy przez Rosję i przez Putina wywołane. Chcę powiedzieć, że bezpieczeństwo naszego kraju nie podlega żadnej dyskusji. Bez względu na to, to może Państwa zdziwić, czy ktoś jest z PiS-u, czy ktoś jest z opozycji demokratycznej, ja teraz z tej demokratycznej siły, która rządzi, sprawa bezpieczeństwa nigdy nie powinna Polek i Polaków skłócać. Bezpieczeństwo jest ponadpartyjne. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. To jest bezpieczeństwo naszych rodzin, to jest bezpieczeństwo naszych obywatelek i naszych obywateli. W tej sprawie jesteśmy absolutnie zgodni. Zresztą pan prezydent Andrzej Duda i pan premier Donald Tusk dzisiaj po zakończeniu już pewnie są w samolotach, dwóch różnych, lecą do Stanów Zjednoczonych również o tym bezpieczeństwie rozmawiać. Na tym się moja rola kończy. Jak będą pytania, to oczywiście będę na nie odpowiadał. A teraz chciałem zapowiedzieć koalicjanta Lewicy, najbliższego i największego, to znaczy przedstawicielkę partii Razem, panią Dorotę Olko, posłankę. Bardzo proszę, Dorota, będę ci trzymał. Dzięki, piękna. Jakoś sobie damy radę. Proszę Państwa, ja pozwolę sobie zacząć od tego, że kocham Rzeszów, bardzo chętnie tu zawsze wracam i jak przyjechałam tu rok temu po dłuższej przerwie, to byłam pod wrażeniem, jak miasto pięknieje i jak pozytywnie się zmienia. I bardzo chętnie zawsze rozmawiam z mieszkańcami, mieszkankami Podkarpacia, ale dzisiaj pozwólcie Państwo, że zwrócę się właśnie do mieszkanek. Kobiety, dziewczyny, idźcie na te wybory. Idźcie na wybory 7 kwietnia. Serdecznie Was do tego zachęcam i mam dla Was właściwie dwie wiadomości. Po pierwsze, chciałam powiedzieć z pełnym przekonaniem, że wszyscy kandydaci i kandydatki Lewicy startujący w tych wyborach na wszystkich szczeblach stoją po stronie kobiet. Każdego dnia rozmawiam z naszymi kandydatkami, kandydatami i wiem o tym bardzo dobrze. I o ile w przypadku naszych kandydatek jest to zupełnie oczywiste, to chciałabym podkreślić też, że na Lewicy także mężczyźni stoją po stronie kobiet. Słuchają nas, wspierają nas i walczą o nasze prawa. I nigdy nie zasłonią się tym, że nie pozwala im na to ich sumienie. Bardzo Wam, koledzy, za to dziękujemy. No i liczymy na dalsze wsparcie i wierzę w to, że także reprezentanci w samorządzie będą o to walczyć. I druga sprawa. Te wybory też są o kobietach. Wiem, że możecie, dziewczyny, czuć się w tym momencie trochę zniechęcone, jak obserwujecie to, co się dzieje, to jak marszałek Hołownia odsuwa procedowanie ustaw aborcyjnych. Ale chcę Was przekonać do tego, że pójście na te wybory, zadbanie o to, żeby Lewica znalazła się w samorządzie,
to jest wasza sprawa i wasz interes. My w tych wyborach startujemy z takim hasłem SMS, szkoła, mieszkanie, szpital i zacznę od tych szpitali, bo to właśnie od samorządu zależy, czy będzie szpital bez klauzuli sumienia, czy w szpitalach będzie można wykonać zabieg aborcji. Ale to nie tylko to, to także transport, to czy każda dziewczynka będzie mogła wybrać swobodnie szkołę, bo będzie miała jak do niej dojechać. To także budowa żłobków, żeby każda kobieta mogła wrócić po urlopie macierzyńskim do pracy. Wreszcie to takie decyzje jak to, czy obiekty sportowe będą dostosowane także do potrzeb dziewczyn, dziewczynek. Więc powtórzę jeszcze raz. Dziewczyny, idźcie na te wybory i zawalczcie o samorząd, który walczy o wasze prawa. Lewica w samorządzie to równość i troska. Głosujcie na Lewicę. I skoro o kandydatkach mowa, oddaję głos jednej z naszych liderek, kandydatce do Sejmiku, Wiktorii Barańskiej. Szanowni Państwo, mam przyjemność być kandydatką do Sejmiku z list Lewicy w okręgu krośnieńskim. I chciałabym powiedzieć o tym, że bardzo się cieszę, że mamy tak wspaniałe listy do Sejmiku, które zaraz zostaną wam przedstawione, bo na tych listach są ludzie, którzy nie chcą, tak jak większość obecnych radnych, po prostu do tego Sejmiku wejść i siedzieć tam przez kolejne kilka lat, tylko to są ludzie, którzy realnie chcą zmian. Jako osoba z południowego Podkarpacia, w którym bardzo często nie dojeżdżają już pociągi i autobusy, a po przystankach hula wiatr, jestem osobą, której bardzo zależy na tym, żeby w końcu wykorzystać narzędzia, które ma Sejmik Wojewódzki i realnie coś zmienić. Bo od tego, jak działa transport publiczny, zależy bardzo wiele obszarów. Od tego zależy nasze zdrowie, nasza edukacja, nasze relacje, nasza jakość życia. Sejmik może sprawić, że te połączenia wrócą, że te autobusy ponownie się pojawią, że rozkłady jazdy będą zintegrowane, że będziemy mogli wygodnie sprawdzić, jak możemy dojechać w aplikacji i kupić sobie bilet. To wszystko może robić Sejmik, na razie tego nie robi, ale my chcemy tam wejść i to zmienić, bo my jesteśmy osobami, które realnie możemy się spotkać w tych autobusach i w tych pociągach, a nie tylko osobami, które wchodzą tam, żeby zrobić sobie zdjęcie w trakcie kampanii czy w trakcie otwierania nowej linii. Zachęcam do głosowania na Lewicę, żebyśmy wspólnie mogli zmieniać Podkarpacie najlepsze, bo najwyższy czas na zmiany. Dziękuję bardzo. Popatrzcie, jak przemówiły nasze koleżanki, to przestało padać po prostu. To ma Macie mowę. Co zapowiedziałem na początku. Także stało się. Powiedzieliście o sprawach szkoły, szpitala, a jeszcze w tym SMS-ie jest M. Ja może kilka zdań jeszcze o tych, o mieszkalnictwie i o tej części, powiedzmy, bardziej gospodarczej. Rzeszów jest dobrym tutaj też przykładem, bo tą sprawę, którą chcemy realizować w ramach mieszkalnictwa, budowy mieszkań na wynajem, na tani wynajem, dostępnych dla wszystkich, jest to zapisane w naszym właśnie programie. Jest to SMS i to M to właśnie jest mieszkalnictwo. A Rzeszów jest dobrym przykładem, bo pan prezydent już wiem, w ramach SIM-u tak zwanego podpisał już porozumienie z kilkoma gminami, stworzyli taki podmiot i po prostu to będzie w najbliższym czasie realizowane. Chcemy, żeby przykład miasta w Polsce brały właśnie z Rzeszowa, bo się okazuje, że można takie inicjatywy zawiązywać i sądzę skutecznie realizować. Będziemy w ramach samorządów namawiać wójtów, burmistrzów, prezydentów, aby to zadanie w ramach budownictwa mieszkaniowego było w najbliższej przyszłości realizowane, w szybkiej przyszłości, bo to jest bardzo potrzebne po to, żeby młode pokolenie nie opuszczało Podkarpacia, nie wyjeżdżało za poszukiwaniem chleba, tylko żeby tutaj znaleźli pracę, jeszcze raz pracę, a przede wszystkim własne cztery kąty, własne mieszkanie. Proszę Państwa, o tych kwestiach będziemy mówić na konferencji programowej dzisiaj bardzo precyzyjnie. My dla Państwa mamy podkarpacki program przygotowany również i przekażamy go w systemie elektronicznym. Prosiłbym ewentualnie o w ramach możliwości przekazywania go dla społeczeństwa, dla naszych potencjalnych wyborczyń, wyborców. A teraz, żeby stało się zadość, jako że my już zaprezentowaliśmy publicznie, medialnie nasze listy, ale dzisiaj jest to konferencja jakby otwierająca nasze lewicowe staranie się o wsparcie naszych wyborców, naszego społeczeństwa i zdobycie tych zapowiadanych mandatów, oby więcej, żeby stało się zadość, bardzo proszę sekretarza Sztabu Wyborczego Jakuba
który się bardzo, bardzo napracował, skonstruował wspólnie z nami te listy, żeby zaprezentował w telegraficznym skrócie listy we wszystkich 5 okręgach, a my, skoro przestało padać, to troszeczkę dłużej możemy tutaj jeszcze z Państwem być. Proszę bardzo. Jakub. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę przedstawić przed Państwem te listy. To są kandydaci i kandydatki, które naprawdę powalczą o mandaty w sejmiku. Wierzę, że w każdym z okręgów są w stanie to wywalczyć. Okręg pierwszy. Otwiera listę Wiesław Buczocz, oczywiście, pierwszy wicewojewoda podkarpacki. Numer 2, pani Dorota Dominik, dyrektorka poradni psychologiczno-pedagogicznej w Rzeszowie. Numer 3, pani Bożena Krasnopolska, wiceprzewodnicząca podkarpackiej Nowej Lewicy. Numer 4, Marcin Kaźmierski, urodzony w 1985, pochodzący z Łańcuta. Numer 5, Agnieszka Chmiel, pracownik Urzędu Miasta Rzeszowa. Numer 6, Sławomir Radwański, lekarz hematolog. Numer 7, Izabela Szpiech-Kasica, ukończyła studia magisterskie na kierunku administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego, asystentka pierwszego wicewojewody podkarpackiego. Numer 8, Norbert Kałuża, długoletni pracownik samorządowy. Numer 9, Magdalena Szczepańska, wolontariuszka w fundacjach wspierających osoby z niepełnosprawnościami. I numer 10, Michał Sztuk, współprzewodniczący Nowej Lewicy na Podkarpaciu. W okręgu numer 2 listę otwiera Przemysław Róg, przedsiębiorca, kierownik, aktualnie pełni funkcję lidera w nowoczesnej rzeszowskiej firmie. Numer 2, pani Marta Wytrwał, prezes spółki Bursztynowe Wzgórze, która chce wybudować innowacyjny dom dla seniorów i promuje ogólnopolską kartę seniora. Numer 3, Kamil Potomski, który jest testerem oprogramowania. Numer 4, Monika Kurek, która udziela się w Mielcu w kołach gospodyń wiejskich, wychowuje trójkę dzieci i interesuje się tematami osób z niepełnosprawnościami. Numer 5, Marcin Pronobis, tłumacz języka niemieckiego, również z Mielca. Numer 6, Teresa Medlakowska, przedstawicielka Parlamentu Młodych Rzeczpospolitej Polskiej i reprezentantka partii Razem na naszych listach. Numer 7, Artur Palak, również reprezentant partii Razem i lekarz w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie. I listę naszą tutaj w okręgu drugim zamyka Szymon Wnęk, nasz najmłodszy kandydat ze wszystkich list, 18-latek, członek Młodej Lewicy, interesuje się polityką i chce zmieniać świat. W okręgu numer 3 listę otwiera pani Amanda Siudy, od 18 lat pracowniczka samorządu gminy i miasta Nisko, działa w organizacjach społecznych na rzecz dzieci i młodzieży. Numer 2 to pani Ala Zych, nauczycielka w publicznej szkole podstawowej w Krzakach w powiecie stalowowolskim, a także wolontariuszka fundacji Viva, która zajmuje się szeroko pojętymi prawami zwierząt i dbaniem o ich los. Pod numerem 3 Mirosław Kwapisz z Tarnobrzega, który ma wykształcenie wyższe techniczne. Pod numerem 4 również pan z Tarnobrzego Artur Gronek, działa w Stowarzyszeniu Bezpieczne Miasto Tarnobrzeg. Przy numerze 5 Jerzy Micał, to emerytowany mundurowy z powiatu kolbuszowskiego. Przy numerze 6 jedna z naszych też najmłodszych kandydatek, Oliwia Karaś, ma 21 lat, jest byłą wicekoordynatorką Młodej Lewicy w Rzeszowie i związana jest z lotnictwem, pracuje w Aviation Support Poland na stanowisku starszy agent obsługi pasażerskiej. Do tego prawniczka Karolina Dereń z miasta Tarnobrzega. W okręgu numer 4 listę otwiera Mariusz Iwaniszyn. O, proszę bardzo. Jest to pracownik Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Pokolenia i odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Numer 2 to Łukasz Rydzik, którego Państwo wszyscy znają z wyborów parlamentarnych. Numer 3, Anna Nawłoka, opiekunka medyczna z średnim wykształceniem, pracuje w domach pomocy społecznej. Numer 4, Zbigniew Wełyczko z powiatu lubaczowskiego, jest przewodniczącym organizacji powiatowej Nowej Lewicy. Pod numerem 5, Gabriela Ostafijczuk, informatyczka, która działa na własny rozrachunek z Przeworska. Pod numerem 6, z Jarosławia Wiesław Kruk, leśnik z 38-letnim doświadczeniem. Pod numerem 7, Sylwia Malinowska, zajmuje się pracą w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przeworsku. I pod numerem 8 Wiesław Woś, magister prawa administracyjnego, pracuje w szkole podstawowej w zawodzie swoim wyuczonym. Okręg numer 5. Listę otwiera Stanisław Szałajko, nauczyciel, samorządowiec, działacz społeczny. Pod numerem 2, która już przemawiała dzisiaj, Wiktoria Aleksandra Barańska, reprezentantka partii Razem, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, a także w trakcie szkoły doktorskiej w dyscyplinie nauki o mediach. Pod numerem 3 Karolina Skuła, która ukończyła położnictwo na Uniwersytecie Jagiellońskim i obecnie pracuje jako położna rodzinna.
pod numerem 4 Sebastian Szelc, który studiował politologię na specjalności stosunki międzynarodowe, pod numerem 5 Iwona Urban, agent ubezpieczeniowy w Kołaczycach, wolontariuszka w hospicjum w Krośnie, pod numerem 6 Patryk Olbert, historyk, pracownik muzeum w największym muzeum otwartym skansen Sanocki, pod numerem 7 Beata Karpacińska, z wykształcenia technik ekonomista, pracuje w Fundacji Lanka, mama 12-letniego Filipa, pod numerem 8 Jerzy Ziomek, emerytowany mundurowy, pod numerem 9 Kamila Mackiewicz-Rosmanit, absolwentka UJ w Krakowie, sanoczanka, nauczycielka w liceum ogólnokształcącym, a także prowadzi teatr poezji w Sanockim Domu Kultury. I listę zamyka Piotr Zych, nauczyciel z 28-letnim stażem, trener, edukator, członek ZNP, stawał na czele strajku nauczycieli i organizował w Krośnie różne przedsięwzięcia, m.in. konwenty gier i fantastyki CrossCon. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Jak Państwo widzicie, drużyna jest gotowa do walki. Drużyna już pracuje. My to już postanowiliśmy dużo wcześniej. Zatwierdziliśmy te kandydatury na naszych organizacyjnych ciałach statutowych naszej nowej lewicy w porozumieniu z wszystkimi koalicjantami wewnątrz pakietu lewicowego. Pełna zgoda do walki i już po prostu prowadzą kampanię. Dzisiejszy dzień jest przybiciem tego wszystkiego i od jutra, od dzisiaj po prostu rozpoczynamy marsz po zwycięstwo. Jeśli jakieś pytania, to bardzo proszę. Nie ma pytań. Prosimy o zabranie mikrofonu i czas dla fotoreporterów.